Witam was w kolejnym odcinku. W tym odcinku będę pokazywał moje wszystkie figurki amerykańskie, brytyjskie i wojska polskiego na zachodzie. A także mojego Jeepa Willisa MB. Oczywiście ten Jeep pochodzi z serii Jeep Willis MB. Jest to mój jedyny chyba Jeep Willis w kolekcji. Chociaż miałem kiedyś drugiego, ale ten drugi mi się niestety rozwalił. I to jest ten Jeep właśnie. I ten Jeep jest bardzo fajny. I tutaj tak... Tutaj w tym Jeepie można sobie oczywiście otworzyć silnik i tu jest klapa od silnika, sobie tu otworzę. Proszę, jest ładny silnik. Bardzo ładnie nadrukowana maska oraz światła. I tutaj w tym Jeepie niestety minus, ponieważ są już naklejki. Sterzak, to też ładne koła standardowe dla serii Jeep Willis MB z Kobi. Szyba można złożyć i rozłożyć. W środku mamy także dwa szare fotele oraz kierownicę i taką jeszcze jedną dźwignię, fajną. Mamy także za sterami, mam tutaj także karabin maszynowy i za sterami go wsiadł Amerykanin, już ten nowy Amerykanin z saszetki. Ma on hełm M1, bardzo ładny torsik oraz w swoim ręku trzyma karabin maszynowy Browning M1919. Teraz pokażę wam figurki amerykańskie. Pierwszą figurką jest taki normalny piechociniec, który ma fajny torsz. Nie z serii Small Army, tylko z tej serii już normalnej, z tej normalnej serii Small Army, nie z tej z II wojny światowej, z tej już normalnej wzięty z jakiegoś tam zestawu. Nie pamiętam z jakiego. Chwila. Tutaj jest druga figurka, czyli amerykański oficer, który ma bardzo ładny torsik. Przepraszam, czarne okulary, fajną czapkę, czarne rękawiczki i w swoim ręku dzierży Colta M1911A1. Następną figurką jest też taki normalny Amerykanin, też nie z serii z II wojny światowej, tylko z jakiegoś tam innego zestawu z normalnej serii Smart Army. Też ma w ręku Thompsona. Fajny nadruk na twarzy, fajny tors, no i ten stary też hełm. I następna figurka, która mi się chyba też podoba, jest to żołnierz, jest taki amerykański komandos, który ma fajny nadruk na twarzy, ma też Thompsona i ma taki sam nadruk jak ten amerykański kamista. Tutaj jest brytyjski, nie przepraszam, nie brytyjski, tylko żołnierz Wojska Polskiego na Zachodzie, jest to KM-ista, który ma KM Bren. I na rękawie ma napis Poland, za to ma bardzo fajny torsik i nadruk twarzy oraz hełm Brody MK1. Następną figurką jest podobna figurka, jednak to jest oficer Wojsk Polskich na Zachodzie. W swojej ręce dzierży Colta 1911A1, tak samo jak ten Amerykanin nasz. Ma beret. Na rękawie ma napis tak samo Poland i fajny torsik. Ostatnią figurką jest, jest moja jedyna figurka brytyjska, czyli brytyjski snajper, który ma snajperkę i... Nie wiem, co to za snajperka. Znalazłam ją kiedyś tam na biurku, leżała dzisiaj, a nie znalazłam żadnej figurki, żeby ją miała. Od tej figurki mi zgubił rewolwer, więc dałem ją tej figurce. I to jest też mój brytyjski snajper. Ma bardzo fajny torsik. Podsumowując. Ten Jeep jest bardzo fajny. No może sobie go kupić każdy. Aha, i przepraszam za dźwięki, bo są tam małe problemy. No są tam po prostu takie małe problemy i bardzo fajne figurki. To są moje chyba jedyne figurki wojsk brytyjskich, amerykańskich i wojsk polskich na zachodzie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.